Nie mieliśmy tu, nikt nie może uzyskać przewagi. Po 15-2-2. To właśnie w Hiszpanii, co daje szansę przebicia właśnie tego pierwszego kroku w tenisie. To bardzo ważne, że ten turniej się odbywa i odbywa się już od tylu lat tutaj w Sopocie. Okazji do przełamania, nawet do równowagi nie dał przy swoim serwisie jeszcze José Acasuso. 40. Brawo. 199. Początek siódmego gema. To automatycznie spycha go do obrony, daje Nadalowi przewagę. Nadal. Trzeci as serwisowy Hiszpana kończy siódmy. Wcześniejszych decyzji nie pokazywać jakiejś takiej słabości na korcie. 15-0, powtarzamy pierwszy serwis. No i powtórzył José Acasuso. Grzewa do walki teraz José Acasuso, ale dwa breakpointy, drugi serwis. Na backhand leworęcznego Nadala przez Acasuso, a Hiszpan często ten backhand obiegał i szukał kończących uderzeń ze swojego znakomitego forehandu. Zaczynamy drugi set od podania Argentyńczyka. Bardzo ładny, bardzo spokojny początek tego drugiego seta. Cały czas pokazuje. Miał tylko dwa i to wystarczyło. A zatem w bardzo niewesołej sytuacji Acasuso, ale już pierwszy breakpoint. Tym razem no, ta rotacja, która jest jego atutem, zadziałała na jego niekorzyść, rama. Backhand. Zdarza mu się być człowiekiem i tak mu się właśnie zdarza na początku tego drugiego seta. Swoje podanie, a tak źle rozpoczęty gem. Coraz silniejsze podmuchy wiatru, trzeba umieć walczyć. Breakpoint obroniony, ale jeszcze pozostał drugi Argentyńczykowi. Grany tak jak uderzenia z końca kortu, czyli z zamachem, taki nietypowy volley. Świetnie, tym razem świetnie Hiszpan. Najładniejsza piłka jak do tej pory. Widać.
Tak skończyje. Czwarta równowaga w drugim gemie, drugi serwis. To zagranie jak na treningu. Do tego błędu zmusił go tą dobrą i długą piłką Argentyńczyk. Wydłuża przerwy między piłkami Hiszpan. Stara się jak najszybciej grać Argentyńczyk. Shota. Nie miał Rafael Nadal. Acasuso. I czwarty as. Game Acasuso. A zatem... Wtedy reaguje się wolniej, źle, gorzej się widzi piłkę. A to przy returnie no, są bardzo, bardzo ważne cechy. Pomylił się teraz Argentyńczyk, puścił piłkę. Przejście do ataku bardzo pomogłoby Argentyńczykowi, bo Nadal myli się, gdy jest w obronie, gdy jest spychany z kortu. No właśnie tak, jakby cię słyszał. Natomiast Nadal no, tych błędów popewnia znacznie mniej w ataku. Gdy on już ma kontrolę nad piłką, potrafi tą piłkę wygrać. Ryzykownie Argentyńczyk. W takich akcjach nie myli się Hiszpan. Później przełamanie w dziewiątym gemie, w drugim od początku. Jedno lub dwugemowa przewaga Hiszpana spowodowana breakiem już w pierwszym gemie. Bardzo ładnie. Trzy najważniejsze piłki w turnieju przed Acasuso. Dodatkowy bodziec przy własnym serwisie i wtedy właśnie gra najpiękniejszy, najbardziej odważny tenis. Proszę bardzo. Świetna odpowiedź Argentyńczyka. Przed Rafaelem Nadalem. Ale zamiast... I często wyrzuca to nawet poza korytarz deblowy. Równowaga. Wyrównać. Aczkolwiek przypomnijmy, że to jest zapas dwóch breaków na koncie Hiszpana. Poczekał, nie zagrał tym razem voleya. Argentyńczyk był lekki szmer na widowni przy drugim serwisie Nadal.
no fantastycznie. Niech. Czwarty break point w tym genie dla Argentyńczyka. Trening z mecza tak ważnym w ósmym gemie drugiego seta. Tym razem Acasuso atakuje. Albo będzie 6-2 i koniec meczu, albo 5-3 i jeszcze wszystko możliwe. Dla Acasuso za poprzedni gem i zagrzewającego jeszcze do walki w całym meczu. Jeden break odrobiony. Teraz trzeba wygrać swój serwis. I początek został. A Nadal musi szybciutko zapomnieć o tym niewykorzystanym meczbolu. Świetnie. Podanie, a zatem całkowicie możliwe jest zakończenie tego meczu również przy serwisie Acasuso. Mecz w stylu Rafael Nadal. To teraz będzie się cały czas powtarzało. Gest triumfu za Acasuso. Godzina 26 minut, drugi meczbol. Już oklaski się zerwały, ale pan Mohamed Layami słyszał, że piłka zahaczyła o taśmę. Pozwolił sobie na trochę intymności. Acasuso. Zdaje się pewnie mówi tam Argentyńczyk, proszę cię, no nie rób mi tego. Taki znakomity serwis mi wyszedł, czysty as. No ale pan Layami oczywiście swojej decyzji nie zmieni. Podjął ją błyskawicznie, był pewien tego, co robi. Powtarzamy pierwsze podanie. Jeszcze chyba Argentyńczyk będzie miał jakąś prośbę do siatki. Skarcił taśmę. Serwis znów znakomity. Pojedynczej mężczyzn Idea Pro Com Open 2004. Pójdzie jeszcze sprawdzić ślad. Piłka rzeczywiście bardzo szybka. 209 km na godzinę. Pan Mohamed Layami pokazuje, że to nie ten ślad, który zakreślił Rafael Nadal. I upiera się, że piłka poślizgnęła się po linii i jest w korcie. Przypomnijmy, że piłka jest autowa dopiero wtedy, kiedy nawet na milimetr nie dotyka do linii. Linia to kort.
Zaliczamy asa. Ciężka sytuacja. Matchball numer 4. Jest! Idea Pro Com Open 2004 w grze pojedynczej panów triumfuje 18-letni Hiszpan z Majorki Rafael Nadal Parera. 6-3, 6-4 za czwartym matchball Nadal. To jego pierwsze zwycięstwo, będzie wspominał dobrze Polskę. Pierwsze zwycięstwo osiągała tutaj Dinara Safina, pamiętam, w turnieju. Również Tommy Robredo w 2001 roku pierwszy tytuł. José Acasuso dwa lata temu także pierwszy tytuł. Wczoraj Flavia Penetta. Będzie bardzo dobrze kojarzył to miejsce, bo ma się taki właśnie sentyment do tych miejsc, gdzie osiąga się pierwsze sukcesy. Z reguły też bardzo chętnie się wraca, także być może Nadala ujrzymy tu kiedyś, kiedy będzie już zawodnikiem z pierwszej dziesiątki, być może. Być może już za rok. Być może już za rok, tak, rzeczywiście. On otwarcie mówi, że to jest jego marzenie. W przyszłym roku Idea Pro Com Open wraca do swojego tradycyjnego terminu, do pierwszego tygodnia sierpnia. Na pewno pomoże to uzyskać jeszcze lepszą obsadę turnieju, nie będzie konfliktu z Igrzyskami Olimpijskimi. Rafael Nadal, José Acasuso, myślę, że cała plejada tenisistów hiszpańskich, argentyńskich, południowoamerykańskich znów zawita do Sopotu. Teraz kilka przyjemnych chwil, udzielanie wywiadów, zdjęcia. No wielka chwila dla Hiszpana. My już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Komentowali dla Państwa finał gry pojedynczej.